Kiedy się modlimy, to nie modlimy się do sufitu, ale modlimy się do żywego Boga. I nieraz, kiedy modliliśmy się, kiedy modliłeś się i wzywałeś imienia Bożego, mogłeś doświadczać, jak Bóg odpowiadał na twoje modlitwy. Szczególnie, kiedy Bóg odpowiedział na tą najważniejszą modlitwę. Kiedy pamiętasz może swój dzień, kiedy po raz pierwszy wezwałeś Jego imienia, aby On ci przebaczył twoje grzechy, aby On ciebie zbawił. Kiedy doświadczyłeś coś bardzo realnego w tym momencie. Nie, że modliłeś się i właściwie nie wiesz, czy cokolwiek się stało, czy nie, czy On odpowiedział, czy nie, ale odebrałeś wyraźnie, odczułeś w swoim sercu Jego przebaczenie, Jego miłość, Jego łaskę. I wiara wypełniła twoje serce. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Bóg nasz jest Bogiem żywym. I dzisiaj chcę mówić o tym największym, cudownym imieniu, które Bóg Ojciec dał nam ludziom, abyśmy wzywali to imię dla naszego zbawienia i dla naszego ratunku. Zwróćcie uwagę, Bóg dał człowiekowi, Bóg dał ludziom imię, o którym Biblia mówi, że jest ponad wszelkie imiona, abyśmy jako ludzie wzywali to imię i mieli, doznawali Jego ratunku, Jego wybawienia od grzechów i od wszelkich naszych utrapień. To jest cudowne wiedzieć, że taka możliwość jest i że Bóg coś takiego dla nas ludzi uczynił. W Psalmie 20, wierszu 2 czytamy tak: niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Słuchajcie, psalmista Dawid mówi z własnego doświadczenia, przeżycia, doznania tego, kim Bóg dla niego był. I mówi tak: niech cię Pan wysłucha. Dosłownie myślę, że tam w oryginale jest napisane to imię Jahwe. Niech cię Jahwe wysłucha w dniu twojego utrapienia. A więc Dawid doskonale wiedział, co mówi. Mówi: niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego. I to jest ciekawe, że kiedy Dawid mówił, że niech wzmocni cię imię Boga Jakubowego, on nie tylko żył przeszłością. On nie tylko mówił o tym, że Jakub doznawał pomocy od Boga, kiedy wzywał imienia Bożego, ale jestem przekonany, Dawid mówił z własnego doświadczenia i przeżycia: ten Bóg Jakubowy, jego imię jest także moim Bogiem, którego imię będę wzywał w każdym czasie. A więc chcę mówić o tym, że Bóg dał ludziom tutaj na ziemi swoje imię, nie tylko abyśmy o nim myśleli, nie tylko abyśmy rozważali to imię, ale abyśmy wzywali tego imienia za każdym razem, ilekroć jest potrzeba. Kiedy byś studiował Boże Słowo, Stary, Nowy Testament na temat Bożego imienia, to byś zauważył wiele miejsc, które mówią o tym, że Jego imię jest pełne chwały, że Jego imię jest wyniesione i jest wzniosłe, że Jego imieniu należy oddawać wszelką cześć, pieśń i uwielbienie. Dlatego dziwię się, jak często na naszych nabożeństwach zamiast podnosić chwałę dla Pana, dla imienia Bożego, chociaż ty i ja znamy doskonale Boże Słowo i wiesz, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu, to twoje usta ciągle milczą. To nie otwierasz swoich ust, aby głośno uwielbiać Pana, aby wywyższać Pana. I zadaję sobie pytanie, dlaczego? Co, jaka moc i siła powoduje, że twoje usta są zamknięte? Skoro jest napisane w wielu miejscach, że mamy to imię uwielbić, wywyższyć, chwalić, ogłosić naszymi ustami. Oczywiście wierzę, że i w tym jest zaangażowane moje serce. Że to płynie z głębi mojego serca. Wiecie, diabeł nie chce, żeby lud Boży wyznawał i ogłaszał imię Pana. I dlatego jest często nawet wierzącym w zgromadzeniu otworzyć usta i powiedzieć: chwała ci, Panie. Wielbię Cię, Boże, wywyższam Twoje imię. Chcę Wam powiedzieć, to jest naprawdę duchowa walka. I przegrywamy bardzo często tą duchową walkę. A Biblia mówi: wzywaj, ogłaszaj, uwielbiaj Jego wielkie, cudowne imię. Dlaczego?
bo to imię jest największym imieniem. Jest wzniosłym imieniem. Jest świętym imieniem. Wiecie, kiedyś ludzie zdadzą sprawę, odniosą wielki sąd, kiedy używają imienia Pana nadaremno. Przykazanie już w Starym Przymierzu mówiło: nie używaj mojego świętego imienia nadaremno. Ludzie nie tylko używają go nadaremno, ludzie mieszają go z przekleństwami. To święte, wzniosłe imię Pana obok przekleństw zaraz jest wymieniane i znowu przekleństwo, i znowu imię Pana, i mówią imię Jezus. Czy to w filmach, czy w rzeczywistości? Jakby to była kropka, jakby to było zwykłe imię, a imię Jezus znaczy: Jahwe jest moim zbawieniem. To jest najświętsze imię. To jest imię, o którym Bóg mówi, że je wyniósł ponad wszelkie imiona i nie ma żartów. Chcę powiedzieć ci, szykuj się na sąd. Jeżeli nie pokutowałeś, jeżeli nie zaprzestałeś nadużywać imienia Pana, jeżeli używasz go jako zwykłego imienia, przyjdzie czas, że staniesz przed tym, który nosi to imię, że go zbezczeszczałeś, że poniżałeś, że go deptałeś poprzez swoje takie zwykłe, pospolite, a czasami wulgarne wypowiedzi. Jego imię jest święte, jest wzniosłe. Wiecie, imię Boże, Elohim, oznacza Boga pełnego mocy, wzniosłego, potężnego, który jest na niebiosach, i nie możesz sobie od tak imienia Bożego wypowiadać, ale możesz go wzywać, kiedy jesteś w utrapieniu. Możesz wzywać imienia Pana, kiedy jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. Możesz go wzywać za każdym razem, kiedy w tym wezwaniu jest wołanie: Boże, potrzebuję Twojej pomocy. I czasami są sytuacje, że ludzie już nie są w stanie wypowiedzieć żadnego innego słowa, jak tylko Jezus albo Boże ratuj. Pamiętam, jak jechaliśmy samochodem, jak wpadliśmy w poślizg i tylko jeden okrzyk: Jezu ratuj! I to jest wszystko. Ale Bóg wtedy nie gniewa się, kiedy tak używamy Jego imienia. Ale jakżeż zasmucone jest Jego serce, kiedy Jego święte imię jest lżone. Czasami bezmyślnie, bez żadnej refleksji. A Słowo Boże mówi: mamy się chlubić Jego imieniem. Wiecie, że Bóg kazał zbudować dla swojego imienia świątynię. I mówi: tam będzie, na Syjonie, w Jerozolimie, tam będzie przebywało moje święte imię. Tam będzie chwalone i czczone we dnie i w nocy. I tam będą wzywać, i tam będą się modlić, i tam będą pokutować, a ja odpowiem na ich modlitwę, na ich wezwanie. I moi drodzy, oto Bóg, ten, którego możesz poznawać, patrząc na to, co jest wokół ciebie. I wiecie, żaden człowiek nie jest w stanie udowodnić teorii ewolucji, wręcz odwrotnie. Wszystko to się sypie, kiedy logicznie, rozumnie przyglądamy się temu wszystkiemu, co jest wokół nas. I nie ma tu żadnych podstaw do tego rodzaju spekulacji. I apostoł Paweł napisał tak: ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Dla nich, czyli dla kogo? Dla ciebie i dla mnie, dla każdego człowieka. Jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Ludzie kalkulują, ale to wszystko, czemu się przyglądasz, wiecie, kiedy ludzie próbowali znaleźć to ogniwo łączące człowieka ze zwierzęciem i mówili: małpa człekokształtna, a później się okazało, że to były fikcje. Dwa zęby, kawałek czaszki, trochę kości. Okazało się, że to był gibbon. Wszystko pochodziło od małpy, ale naukowcy zapisali: to jest Pithecanthropus. Zjawy. To jest to brakujące ogniwo. Bóg objawił się. Ale to, że Bóg objawił się w ten sposób dla ciebie i dla mnie, jest dla nas niewystarczające. Bo przecież to objawienie, na które patrzysz, widzisz moc i majestat Boga.
ale nie wiesz, jak możesz do Niego się zbliżyć. Nie wiesz, jak się masz do Niego modlić. Nie wiesz, w jaki sposób powinieneś Mu służyć. Dlatego Bóg objawił się Tobie i mnie, dając nam swoje święte słowo. Ta księga jest cudem. Wiemy o tym. Ta księga jest cudem. Tyle książek zostało napisanych przeciwko niej i wszystkie musiały, że tak powiem, uznać autorytet tej księgi. Wszystko się rozsypało i argumenty przeciwko tej księdze. A ona ciągle trwa, bo Biblia mówi, że słowo Pana trwa na wieki. A jeżeli słowo Pana trwa na wieki, to na wieki będą trwać ci, którzy temu słowu zaufali. A więc Bóg dał nam słowo, ale to było mało dla Boga. W końcu posłał swojego jedynego Syna na tą ziemię. Jezus Chrystus objawił nam Ojca. Pamiętacie, jak Jezus mówi? Kto mnie widzi, widzi Ojca. Jakże możesz mówić, Filipie, pokaż nam Ojca. Kiedy czytasz Ewangelię, kiedy czytasz Boże Słowo, kiedy widzisz Jezusa w Starym i w Nowym Testamencie, widzisz Ojca, Jego serce. Widzisz to całe Jego działanie. Co jest ciekawego? Moi drodzy, to nie my ludzie tutaj prowokujemy te poszukiwania w kierunku Boga, ale to Bóg zaczął szukać ciebie i mnie. To Bóg zaczął nas szukać tak bardzo. Dlatego Jan napisał, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To objawienie, ta chwała, to pragnienie spotkania się z Bogiem pochodzi od Boga do nas ludzi. Naszą odpowiedzialnością jest to rozpoznać, uwierzyć, zaufać i uznać Boga i uznać to, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem i Zbawicielem. Tak więc dalej Bóg, kiedy czytam Boże Słowo, objawił swoje wielkie, cudowne imiona. I zachęca nas dzisiaj do tego, abyśmy w tym imieniu i w Jego imieniu położyli wszelką ufność i nadzieję. Nie w żadnym człowieku. Słuchajcie, w tym psalmie 20. Tutaj jest napisane tak, w wierszu 8. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. A więc psalmista Dawid mówi tak, jedni będą wybierać coś innego i tym się będą chlubić. Ale lepiej dla ciebie i dla mnie jest chlubić się imieniem Pana. Tym, który daje się nam poznać. I kiedy Dawid tutaj mówi o tym, mówi o własnym doświadczeniu i przeżywaniu Boga i Bożego imienia. I chcę, żebyśmy zadali sobie pytanie, kogo, czy tak naprawdę, kiedy jestem w utrapieniu, kiedy jestem w potrzebie, kogo ja wzywam? Wiecie, czasami naiwnie myślimy o ludzkim sercu. My myślimy, że jak ludzie będą w zagrożeniu, że jak ludzie znajdą się już nad grobem, że oni wtedy zaczną wzywać imienia Pana. Może, ale wielu z nich wtedy będzie przeklinać imię Pana. Wielu z nich jeszcze bardziej będzie próbowało grzeszyć, bo mówią, to są moje ostatnie chwile, więc hulaj dusza. I tak ludzie robią. Co robisz? Czy w ogóle wzywam imienia Bożego? Czy też mówisz, jak ludzie w tym wierszu 8 tego psalmu 20, moja siła, moja moc jest w koniach i rydwanach. Dzisiaj nikt nie ma koni i rydwanów, chyba że gdzieś sobie założył jakieś muzeum. Ale dzisiaj ludzie mówią, moją siłą są pieniądze, moją siłą jest wykształcenie, moją siłą jest moja władza, wpływy, jakie mam. I tym się chlubią. I to podnoszą. Ale ty i ja mówimy, że wszystko to jest złudne. Wszystko to jest krótkotrwałe. I tak naprawdę nie daje żadnej pomocy i wybawienia. Jeśli już, to na krótką chwilę. Był taki człowiek, który położył całą ufność w swoim bogactwie. Był bogatym człowiekiem. Pole mu obrodziło. Mówi, zburzę te stare już stodoły, wybuduję nowe. Zgromadzę tam wszystko, co mi pole urodziło. Jaki jestem
dobry gospodarz, jaki jestem silny, jaki jestem zdrowy i tak dalej. Mówi, będę długo żył. Tak mówił w swoim sercu. Na długie lata. A Bóg mówi, człowieku, tam dosadniej Jezus powiedział, głupcze, głupcze, głupcze. Bóg nie używa niewłaściwych słów. Głupcze. Myślisz, że rządzisz swoim jutrem? Myślisz, że osiągniesz to i to? Jutro zażądają twojej duszy. Zastanawiałeś się, co będzie, kiedy staniesz przed Bogiem, gdybyś dzisiaj umarł. Kiedy Bóg zażąda duszy twojej teraz i staniesz przed Nim. Z czym staniesz? Ze swoją siłą? A Bóg mówi, a co zrobiłeś z moim synem? Co zrobiłeś z Jezusem, którego posłałem dla ciebie, aby cię ratować? Co zrobiłeś z moim słowem? Głupcze, tej nocy zażądają twojej duszy. A to wszystko, co zgromadziłeś, weźmie ktoś inny. Ty nie weźmiesz nic. Nic z tego nie będziesz miał. I tam, kiedy staniemy przed Bogiem, nie możesz wziąć ani wpływów, ani bogactwa, ani niczego. Kiedy stanę przed Bogiem, On zada jedno podstawowe pytanie. Co zrobiłeś z moim synem? Co zrobiłeś z moim największym darem, który ci dałem? Bo Bóg dał nam imię. To jest jedno imię. Bóg dał nam osobę, przez którą i w której jest tylko zbawienie. Jeżeli tam nie będę stał razem z moim Panem Jezusem Chrystusem, nic nie będzie w stanie mnie ani ciebie uratować. Amen? Absolutnie nic. Ani bogactwa, ani wpływy, ani znaczenie, ani chwała ludzka. Absolutnie nic. Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Tak mówi Dawid w tym psalmie. Tak czytaliśmy na początku. Niech cię wysłucha Pan. I dzisiaj słyszałem modlitwę utrapienia ze łzami w tym zgromadzeniu. Ale to, że ja słyszałem, to nie jest takie istotne. Wierzę, że Pan słyszał tą modlitwę. Amen. Kogo wzywasz? Kiedy jesteś w ogromnym utrapieniu. I to słowo utrapienie oznacza kłopoty, oznacza ucisk, oznacza dręczyciela. Co Dawid mówi? Kiedy przeżywasz kłopoty, kiedy przeżywasz ucisk, kiedy ktoś ciebie dręczy, on mówi bardzo jasno i wyraźnie, niech cię wysłucha Pan, zacznij wzywać Jego świętego imienia. Bo Bóg dał nam imię. I Bóg obiecał, że w tym imieniu. Pamiętacie, co Jezus powiedział? O cokolwiek byście prosili Ojca, w moim imieniu ja wam, to jest ciekawe, ja wam dam, aby Ojciec był uwielbiony. Kiedy proszę Ojca w imieniu Jezusa, Jezus odpowie, aby Ojciec był uwielbiony. Kiedy czczę Jezusa, kiedy oddaję Mu chwałę, kiedy do Niego się modlę, Ojciec jest uwielbiony. Jest wywyższony. Tak ważną rzeczą jest wzywać imienia Pana. Tak bardzo ważną rzeczą jest, kiedy jestem w modlitwie, kiedy jestem w utrapieniu, kiedy jestem w ucisku, moje usta nie są zamknięte i ściśnięte, ale zaczynam wypowiadać imię Pana. A wtedy On odpowiada. To jest zdumiewające, ale jestem przekonany, że to dotyczy spraw duchowych, niezwykle ważnych. To, co mówię, ma wieczne znaczenie. Biblia mówi, że będziemy osądzeni na podstawie swoich słów, uczynków i słów, które wypowiadaliśmy. Zdamy sprawę i one nas osądzą przed Panem. A więc ważne jest, co wychodzi z moich ust, co mówię, jakie imię wzywam,
jak podchodzę do imienia Pana, oto wielką, wspaniałą rzeczą jest i Słowo Boże nam wyraźnie i w Starym i Nowym Testamencie mówi, że mamy otworzyć usta i wzywać Pana, wołać do Niego, kiedy jestem uciśniony, kiedy jestem przybity, kiedy potrzebuję Jego pomocy. Ale tu jest też użyte słowo dręczyciel. I może to oznaczać człowieka, który nas dręczy. Panie, wybaw mnie z ręki człowieka. Może tak być. Może tak być. Możemy próbować sami się bronić, możemy próbować atakować. Oczywiście też nie powinniśmy się dać poniżać, ale są pewne granice. Ale przychodzi moment, mówimy, Panie, stań w mojej obronie. I Bóg wtedy rozprawia się z wrogami. Może być człowiek dręczycielem. Dawid nawet mówił w pewnym momencie, kiedy miał do wyboru, Pan mówi tak, wybierz trzy rzeczy. Jedną z trzech rzeczy, sądu, który spowodowałeś swoim grzechem. Wtedy on mówi tak, Boże, tylko nie wydawaj mnie w rękę człowieka. Ludzie potrafią i są okrutni. Ale Bóg ma moc nad każdym ciałem, nad każdym człowiekiem. I ciało człowieka przemija bardzo szybko, chociaż wydaje się, że zawojuje cały świat. Ale to słowo dręczyciel chcę też odnieść do wroga numer jeden, do szatana. Czyż on nie jest dręczycielem? Czyż on nie jest szpecem od dręczenia ludzi w tym świecie, a także ludzi, którzy należą do Jezusa? Do oskarżania, Biblia mówi, że oskarża nas we dnie i w nocy, że staje przeciwko Bogu i mówi nam rzeczy przeciwko Bogu, abyśmy nie ufali Bogu, że oskarża nas przed Bogiem, dręczy nas, chce zabrać nam Boży pokój, dręczy nas różnymi rzeczami, lękiem, strachem i tak dalej, troskami, to wszystko próbuje wrzucić nam na głowę, jest dręczycielem. A więc, kiedy przeżywasz coś takiego, wzywaj imienia Pana. W dniu, kiedy jesteś dręczony przez dręczyciela, w dniu, kiedy wydaje ci się, że nie będziesz w stanie mu przejść. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że nasz Pan Jezus Chrystus zdeptał głowę tego dręczyciela. W liście do Kolosan 2:15 jest napisane, że rozbroił nadziemskie władze i wystawił je na pokaz. A mamy takie cudowne obietnice w Ewangelii Łukasza 10:19. Wierzysz, że są to dla nas obietnice. Oto dałem wam moc, autorytet, duchowy autorytet, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi, moi drodzy. Kiedy Jezus to wypowiedział, w tym kontekście, oni mówią, Panie, i demony były nam podległe w Twoim imieniu. A on mówi, będziecie deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. I nie ma na myśli, wiecie, wężów i skorpionów, ma na myśli te siły i moce, które symbolizują węże i skorpiony, te demoniczne moce. Będziecie deptać, oto daję wam moc, oto możesz powstać i w moim imieniu zgromić te siły, te moce i będziesz miał zwycięstwo i dręczyciel będzie musiał ustąpić, amen? Ale ty musisz powstać. Ty musisz wezwać imienia Pana, ty musisz ogłosić w Jego imieniu autorytet i zwycięstwo. Nie tak dawno jeden z pastorów opowiadał mi, kiedy lud Boży zaczął uwielbiać w zgromadzeniu na nabożeństwie Pana, nagle jedna kobieta zaczęła się dziwnie zachowywać, piana na ustach, zaczęło ją skręcać, zaczęła wyć, ewidentne symptomy demonicznego opętania. Wyprowadzono ją do pokoju pastora, aby się modlić. Ta modlitwa trwała z godzinę, ale po tej godzinie została uwolniona od dręczyciela. Halleluja. Pan jest tym, który pokonał moc ciemności. I mogli wejść z powrotem na nabożeństwo i ona już mogła spokojnie do końca tego nabożeństwa uczestniczyć. I zobaczyła, że ten, którego imię jest ponad wszelkie imiona, jest zwycięzcą. Dzisiaj ludzie śmieją się z różnych rzeczy.
Ale Jezus nie śmiał się z rzeczy, które dotyczyły spraw duchowych. Ostrzegał nas przed brudzeniem się, przed zajmowaniem się rzeczami, które mogą prowokować te duchowe siły demoniczne, diabelskie, które są przeciwne Bogu, z którymi sam Jezus walczył i w końcu zwyciężył diabła, abyśmy byli ustrzeżeni i zachowani przed tymi rzeczami. W liście do Rzymian w 16 rozdziale, w wierszu 20 jest napisane: a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod waszymi stopami. A więc, moi drodzy, kiedy czytam Boże Słowo, nigdzie nie czytam, że poprzez jakieś pokropienie wody, poprzez jakieś tam znaki, poprzez nie wiadomo co, demony ustępują. Kiedy czytam Boże Słowo, demony ustępują na moc Ducha Świętego i na autorytet imienia Jezus. Biblia mówi, że Jezus słowem wypędzał demony. On mówił: nakazuję wam opuścić ciało tego człowieka. I demony z krzykiem czasami, albo rzucając tego człowieka na ziemię, wychodziły, a ten człowiek powstawał zdrowy. W pełni władzy umysłowych, chociaż przedtem był, mógł być uważany przez lekarzy za po prostu niepoczytalnego. Ale kiedy Jezus wyganiał w autorytecie Bożego imienia, Bożym autorytecie, rzekł słowo i demony musiały wychodzić. Dlatego w liście w Dziejach Apostolskich 4:12 jest takie piękne słowo, gdzie Piotr po przesłuchaniu przez Sanhedryn, kiedy musiał się, że tak powiem, wytłumaczyć z cudownego uzdrowienia sparaliżowanego przy bramie pięknej, mówi do przywódców religijnych: niech będzie wam wiadome. Mówi o Jezusie i nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Mówi o Jezusie. Nie ma innego imienia. Moi drodzy, kiedy patrzysz do Bożego Słowa, możesz zauważyć, że przebaczenie grzechów jest tylko przez Jezusa Chrystusa, w Jego imieniu. Kiedy pamiętacie, spuszczono tego chromego, który nie mógł chodzić przed Jezusa, rozebrano dach i opuszczono go przed Jezusa, pierwsze słowa, które Jezus do niego powiedział: odpuszczone są tobie grzechy. I wtedy przywódcy religijni mówią: jak to? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Jakże on może tak mówić, bluźnić? Ale mówi: chcę, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy. Kto jest to odpuszcza grzechy? Jedynie Bóg. Jeżeli zgrzeszę jakikolwiek grzechem, przede wszystkim muszę u Boga szukać przebaczenia, sam osobiście. Muszę odebrać od Niego w modlitwie, w uniżeniu, w pokucie przebaczenie dla samego siebie. To, że ktoś mi powie, że moje grzechy są mi przebaczone, to jest zupełnie niewystarczające. Każdy z nas musi osobiście przyjść, osobiście odebrać przebaczenie. I dopóki tego nie odbierzesz, ciągle grzech jest obecny w naszym życiu. Dlatego jest napisane, że przychodzimy do Boga, że mamy wyznawać swoje grzechy Bogu. Wyznawajcie wtedy grzechy Bogu. A Bóg jest łaskawy i miłosierny i przebaczy wam grzechy. Kiedy będziesz wzywał właśnie Jego imienia, kiedy będziesz Go prosił o przebaczenie, kiedy będziesz Go prosił o oczyszczenie od swoich grzechów, żeby On cię wyzwolił od dręczyciela, który jest. To może być alkohol, to może być nikotyna, to może być, mogą być różnego rodzaju związania. Cokolwiek cię dzisiaj dręczy i wiąże, wzywam ciebie, wstań i zacznij prosić: Jezu, ratuj mnie, wybaw mnie, odpuść mnie, oczyść mnie i wyzwól mnie od wszelkiego grzechu, abym znowu do Niego nie wracał. To dlatego jest napisane imię Pana. Przypowieści 18:10. Imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Kiedy będziesz z wiarą, z ufnością wzywał imienia Pana, będziesz bezpieczny. W końcu doświadczysz Jego przebaczenia. A więc, kiedy
kiedy potrzebuję Jego przebaczenia. Idę do Niego. Wzywam imienia Pana. Przychodzę do Ojca przez Jezusa. Nie da się w żaden inny sposób. I to na to imię Bóg Ojciec obiecuje nam i przez to imię przebaczyć wszelki grzech. Halleluja. Choćby grzechy wasze były jak szkarłat. Choćby była taka ciemność w twoim życiu, że wydaje się, że nic nie stanie zmienić tej beznadziejnej sytuacji. To więc jedno, kiedy będziesz wzywał imienia Pana, kiedy poprosisz Jezusa z uniżonym sercem, aby On cię wybawił, On nie tylko ci przebaczy grzech, On cię wyzwoli z tego grzechu. Będziesz wolny. Halleluja. Będziesz naprawdę wolny. Dręczyciel będzie musiał odejść. Sumienie twoje zostanie odnowione i obmyte w świętej krwi Jezusa. Tak więc potrzebuję z moim grzechem, z moimi grzechami przyjść do Jezusa. Wyznać je. A wtedy On obiecuje, że przez imię Jezusa, przez Jego świętą przelaną krew, moje grzechy są i będą mi przebaczone. Popatrzcie, Jezus mówił, kiedy był na ziemi, takie bardzo zachęcające słowa. Każdego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Wydawałoby się, że teraz ludzie tłumem będą biec do Jezusa, do tego, który jest Panem, który jest Bogiem, który jest Zbawicielem, bo On powiedział, że nikogo nie odrzuci precz, który do Niego przyjdzie. Ale czy tak było? Czy ludzie tłumnie szli do Jezusa? Mówił do uczonych w piśmie, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot wieczny. Ale mimo to, że wiecie, znacie, nie chcecie do mnie przyjść. A więc możesz przyjść do Jezusa. Właściwie jedyną przeszkodą przyjścia do Jezusa jesteś ty sam. On otworzył możliwości. Nawet brat dzisiaj nam czytał na początku z listu do Hebrajczyków, że mamy przystąpić, mamy dostęp do tronu łaski. Można przyjść. A więc przychodzę do Jezusa, aby prosić Go o przebaczenie z moich grzechów, aby prosić Go, kiedy jestem pełen utrapienia, obciążenia. On powiedział tak, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Kiedy mówi o spracowanych, mówi o ludziach, którzy czują się znużeni, ciężko pracują, którzy na co dzień trudzą się i mozolą i wydaje się, że nie są w stanie już dalej pociągnąć nic w tym życiu. Że te trudy dnia codziennego ich zupełnie powalą. Gdzie masz szukać pomocy, bracie i siostro? Kto jest w stanie ci pomóc? Jezus mówi, jeśli coś takiego przeżywasz, przyjdź do mnie, a ja cię odnowię, a ja ci dodam sił nowych, a ja cię odświeżę, a ja sprawię ukojenie dla twojej zmęczonej duszy i ciała. Halleluja! Bóg dał nam imię, cudowne imię, abyśmy Go wzywali. I tym imieniem nie jest żadne imię człowieka. To jest imię Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Obciążenie. To jest tak, jakby ktoś położył na nas brzemiona. Ktoś kazał nam zrobić coś, co jest ponad nasze siły. Ale u Jezusa jest ukojenie. Będę wzywał Jego imienia, kiedy potrzebuję pokoju dla mojej zbolałej duszy, dla mojego wnętrza. On sam przecież powiedział wyraźnie, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Więc jeżeli brak nam pokoju, przyjdźmy do tego, który w księdze proroka Izajasza nazwany jest księciem pokoju, który powiedział, dam wam pokój. Moi drodzy, kiedy potrzebuję uzdrowienia, modliliśmy się dzisiaj za chorymi. Kiedy byliśmy w Austrii, dwoje dzieci, Jima
jego żony Ester wyjeżdżało dwoje chłopaków na obóz taki chrześcijański. Ale cały poranek jeden z tych chłopców cierpiał na ogromny ból głowy. Ona mówi, on ma po 3-4 dni bóle głowy, dzień i noc. Byliśmy u lekarza, próbowaliśmy różnych rzeczy. I oni pojechali, on pojechał z tym bólem głowy i później wiadomość dostał, że w ogóle gdzieś tam leży w pokoju, że nawet nie jest z grupą, bo nie jest w stanie funkcjonować. Ja mówię, pomódlmy się o niego. I wieczorem żeśmy usiedli, zaczęliśmy się modlić. Muszę wam powiedzieć, przeżyliśmy tak niesamowitą obecność Pana. Wręcz to było tak niesamowicie odczuwalne. I modliliśmy się z ufnością i z wiarą. I oni mi przysłali, kiedy już wróciliśmy, przysłali mi SMS. Na drugi dzień on mógł wrócić do grupy. Ból głowy minął. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Nie wiem, czy ta sprawa jest do końca rozwiązana, ale wiem jedno, że wielokrotnie doznawaliśmy cudownych Bożych uzdrowień. Amen. Wielokrotnie, kiedy wołaliśmy do Niego w naszej chorobie, dlatego On już w Starym Testamencie objawił swoje imię. Ja jestem Pan, Twój lekarz. Halleluja. I dzisiaj będziesz mógł przyjść. I będziemy mogli przyjść. Czy to z obciążeniem, czy to z trudami dnia codziennego, czy z chorobą, czy z brakiem pokoju, czy z potrzebą przebaczenia i wyzwolenia od Twoich grzechów. Zachęcam Was, moi drodzy, wykorzystajmy szansę, czas, który Bóg nam daje, aby wzywać imienia Pana. W tym imieniu dana jest wszelka moc. Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I wszystko, czego ty i ja potrzebujemy dla naszego chrześcijańskiego życia, jest darowane nam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg ubłogosławił nas w Nim wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszystko, czego potrzebujesz. Ale jest jedna rzecz. Dawid mówi, nie chcę, żebyście tylko o tym wiedzieli. Żebyście tylko o tym rozmyślali, debatowali. Ale abyście coś z tym zrobili. Zacznij wzywać. Dlatego w liście do Rzymian 10:13 jest napisane, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. To słowo zbawiony, sodzo, ono ma dużo szersze znaczenie. Ono znaczy uzdrowiony, ono oznacza posilony, ono oznacza zbawiony w sensie przebaczenia grzechów, uwolnienia od grzechów. A więc każdy, który nie tylko wie, który zacznie wzywać imienia Pana, będzie uratowany, będzie uzdrowiony, dozna posilenia. A więc, czy będziesz wzywał imienia Pana? Czy dzisiaj potrzebujesz wzywać imienia Pana dla swojego życia, dla swoich dzieci, dla swoich bliskich? Czy dzisiaj potrzebujemy wzywać Pana? Nawet jest powiedziane, nad tymi, nad którymi wzywano imię Pańskie. Tam objawiła się moc Boża. Ale musi być ktoś, kto nad kimś wzywa imię Pana, modli się o kogoś, wstawia się o kogoś. I tam Pan przychodzi i udziela swojego wybawienia i swojej pomocy. Moi drodzy, Bóg dał nam imię. W liście do Filipian to jest napisane tak, imię, które jest ponad wszelkie imiona, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Dlaczego? Bo Syn Boży przyszedł na ziemię i uniżył się. Oddał za ciebie i za mnie swoje życie. Wstał z martwych i teraz siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. Kiedy wzywasz to imię, to jest to, czego oczekuje od ciebie, ode mnie Ojciec w niebie. Kiedy będę wzywał tego imienia, on obiecał, że moja modlitwa będzie wysłuchana w tym imieniu i że On odpowie i udzieli nam swojego błogosławieństwa. Czy jesteśmy gotowi dzisiaj przyjść przed Jego oblicze i wzywać Jego imienia? Czy rzeczywiście są w Twoim sercu rzeczy, w Twoim życiu sprawy, których wiesz, że potrzebujesz i tylko On jest w stanie dać odpowiedź i pomoc na Twoją modlitwę?
nie milcząc, nie nic nie robiąc, ale Jezus mówi, kto do mnie przyjdzie, kto wezwie mojego imienia, to on odpowie. Chciałem powstać. Brat już mówił na początku, że tak jak mówi Boże Słowo, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, w tym cudownym imieniu Jezus, on tam jest. Jeżeli są jakiekolwiek potrzeby, jeżeli to jest potrzeba twojego uzdrowienia, jeżeli to jest inna potrzeba, którą przeżywasz, jakiś smutek, trud, mozuł, chciejmy z tym przyjść do naszego Pana. To powiedział, pójdźcie do mnie, spracowani i obciążeni, pójdźcie do mnie, którzy jesteście utrapieni chorobą, pójdźcie do mnie. Ja jestem Pan, który was leczy. Chcemy przychodzić przed oblicze Pana. On dał nam wyraźne obietnice, dał nam wyraźne słowo i on jest wierny swojemu słowu.